Ciekawe, o której dokładnie? Jest dokładnie. No powiedział, że widzimy się rano na arenie w każdym razie. Pewnie teraz. To wszystko tylko plotka. Czego jej już nie potrafi? Już nie potrafi niczego zatrzymać. Mam pogadać? Nie, jestem. Albo i nie tutaj? Mogę ją przespać? Znaczy, teoretycznie mogę ją przespać, ale wtedy nie wiem co się dzieje, w sumie nie sprawdzaliśmy tego jeszcze. Ale chyba umiem po prostu. Chłop mi mówił, że jak zaśpię na walkę, to przegrywam walkowerem i oni mnie zabiją po prostu, więc... Aha, może zmieściłem, muszę pokazać sobie. Możemy zaraz sprawdzić, jak to wygląda, co dokładnie się stanie, jak zaśpię, ale no... Powinienem umrzeć wtedy w każdym razie, jak zaśpię. Nie, zmieściłem też nie mogę pogadać. Czy ten Kali nie powiedział, że że widzimy się rano na arenie? Chyba, że za dwa dni w sumie. Aha, może nie następnego dnia, co nie? Może to jest jakby zamiast tej walki po prostu wtedy. Z tego będzie jeszcze więcej. Możemy zaraz zobaczyć właśnie coś. Czego zatrzymać? Moja reakcja była taka. Tylko najpierw trening oczywiście. Nie, patrzcie, czas na regenerację przed kolejnym treningiem. Okej, czyli to co, po walce dopiero jest trening jakby jednorazowy. Okej, czy to nie jest codziennie? No dobrze nawet, dobrze. Chyba na razie zobaczmy tak, śpi do walki. Teraz właśnie może będzie cieniostwór po prostu zamiast tego. Ja myślałem, że ten cieniostwór to będzie jakby dzień przed walką. O, ale może to będzie zamiast walki. Nie będę się zbytnio wypowiadał. Po prostu życzę ci szybkiej śmierci. Szybkiej wygranej chyba. Optymista. Oho, dobra, to jest cieniostwór, okej, spoko. Wyrywanie rogów, cieniostwora. Chyba grom cię uczył. Wydaje mi się, że grom. Ups. Ja jeszcze raz, nie, jeszcze raz. A, smoczego zębacza, to Alfred, wydaje mi się. Grimbald chyba też. Chyba Grimbald też cię uczył. Nie pamiętam dokładnie. Chyba Grimbald. No tak, walka się nie zaczęła. Czy ja już mogę triki robić na trzepaku? Patrzcie, mogę, ale abuse. Spamuj kasę, spamujemy, zanim cię niosło mnie zobaczy w ogóle. Ups. Ja zapisałem grę właśnie w walce, czy mi się wydaje? Nie mam pojęcia, co się stało teraz, ale spoko. Nie wiem, co kliknąłem na klawiaturze, ale... Patrzcie, easy kasa. A znowu. Aha, na F7 jest jakiś save. Ale chwila, co to jest? To jest save. Ja to się nigdzie nie zapisuje chyba. Mniejsza o to. A, tak od razu zaatakował, ale skamy. Jezus, ale ta animacja esowania jest tak tragiczna. Właśnie na takich cieniostworach to widać najbardziej, że to w takim New Balance to po prostu cieniostwory lagą się zabija, nie? Wiadomo, bez przesady, ale wiecie o co chodzi. Jak klikam S, jestem zlokowany na pół roku dosłownie w animacji. Jakaś tragedia. Mogę zaspamować ją po prostu. No dawaj. Uff, na styk. Easy kasa na Vita przed walką. Co z niego jest? O, co z niego było? Jakąś skórę podniosłem z niego. Widziałem? Ta skóra cię nie stworzyła. Fajne, 75 kasy. Ale podoba mi się strasznie, że tu właśnie jest dużo jakby takich umiejętności w ogóle do nauki. Właśnie teraz mógłbym na przykład rozwijać dalej tą, to farmienie kasy z publiczności, albo mógłbym właśnie tego taunta się nauczyć. Szkoda, że nie widziałeś miny Proxemo. Nie obchodzi mnie jego zdziwienie. Siema, jak żyć? Miasto wyzwolone, no dokładnie, ale już jest wolna od orków. Hermes już zaczął ciężko trenować, ewidentnie cię docenił. Hermes? Gdzie on jest? Na trybunach, nie widziałeś go? Nie, kompletnie nie. Albo może był, pewnie już jest w mieście. I jeszcze 4 walki i zmierzysz się z nim. Czy 4 walki? Aha, i on będzie tym bossem potem, tak? Nie ma na co czekać. Idź się prześpij, przygotuj i za 2 dni kolejna walka. A? Co wiesz o moim następnym... Aha, i możemy znowu z nim gadać o tym, okej. Co wiesz... Ale chyba nic nie wie, bo nie mogę tutaj nic... Nic mi nie pokazuje jakby jego ekwipunku.
Ale chyba ma hełm, skoro była taka opcja, więc może też przydałoby się zaraz jakiś hełm już kupić. Chciałbym odebrać nagrodę za pokonanie cieniostwora. To było doskonałe osiągnięcie. Proszę. O, 400. 400 sztuk złota. Pyszne. Pokaski właśnie. To jest to, no właśnie, możemy tego tamto spróbować zaraz, o, pokonawszy kupiec, o co chodzi? Jestem wędrownym kupcem, nie często można mnie spotkać, ale towary, które oferuję, na pewno przykują uwagę. Handluję ekskluzywami, wszelkiej maści, trudno dostępne dobra znajdziesz właśnie u mnie. Lecz przez natłok pracy nie zostaję w jednym miejscu zbyt często. Zatem nie trać czasu i przejrzyj moją ofertę. Jak długo zostaniesz w zatoce? Ale nie, mój drogi, być może zawitam tu raz jeszcze, ale jestem człowiekiem nadal zajętym. Także opróżniaj swoją sakiewkę, póki jeszcze nie odjechał. Zastanowię się. Tam w ogóle sprzedaję goblin. Aha, patrzcie, aha, goblin jagody, smoczy korzeń. Amulet pancerza, pierścień życia. Podyga bagiennego ziela, księga nauki. Aha, to są PN-y po prostu. Tylko właśnie ja Golda raczej wolę wydawać na razie na jakieś właśnie umiejętności / lepszy ekwipunek niż statystyki. Ale ciekawe, że jakby jest na co wydawać tego Golda cały czas właśnie. Tu są jakieś perma statystyki, jakieś nowe ekwipunki. Kaczmarz ma piwo. Czekajcie, słuchajcie! Dywany, najwspanialsze dywany. Dywany są wełniane, bawełniane, ze skóry wilka, cieniostwora, owcy. Jakie nie znalazłem klucza, nie znalazłem klucza. Dywanów, a twoje życie stanie się lepsze, ponieważ każdy dywan, który mam przy sobie, ma swoją duszę oraz... A co, ja będę mógł te dywany założyć na plecy tak jak on? Kup pan dywan. No to o co z tym chodzi? Trzeba było mnie spytać wcześniej. Odwal się ty, Mendo Bazerowo. Nie, no chyba... Czemu nie? W jakiej cenie? Jedyne 50 sztuk złota za jeden dywan. A uwierz mi, są tego warte. Inaczej sztuk złota? Ja, ale co? Aj, co młoko się? Dalej wątpisz w potęgę dywanu? Będę tylko zapisać. Nie obraziłem się. Dalej możemy pohandlować. Kupujcie dywany. Moje zdanie już... Zaraz się kupimy, zaraz, zaraz zobaczymy, o co tu chodzi w ogóle. Słuchajcie, szanowni mieszkańcy. Chwila. Dywania, żeby w ogóle, ale nazwa. Dywan, obrażenia 5, wagasia 50, zasięg 150. To jest jakaś broni, ale nie... Ja mam nawet tyle siły, żeby to założyć chyba aktualnie. Nie mów, że o tym nie wiesz. 16 siły za mało. Chwila, musimy to zobaczyć, musimy to zobaczyć. O kurde, zatem się walczy normalnie, patrzcie jak bronią jakąś ta. No nie wiem, czy jest to zbyt opłacalne, patrząc na to, że bije to 5 obrażeń, chyba że to jest jakiś hidden secret, że to one-shotuje tam jakieś moby czy coś, jakichś przeciwników. Ale chyba tego nie chcemy. Chyba nie, ale tak, chciałem tego Tamuta najpierw zobaczyć właśnie. Naucz mnie okrzyku bojowego. Okrzyku bojowego. Z nóg mojego przeciwnika. Naprawdę sądzisz? Oczywiście, pamiętaj tylko, że wymaga od ciebie sporo energii, twoja siła decyduje o potencjalnych obrażeniach zadanych rywalowi. Aha, czyli mamy Tamuta. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę za drogie na ten etap, szczerze mówiąc, ale... Inaczej bym się do tego zabrał. Wiecie co, jak zrobimy? Przed walką się tego nauczymy. Czytam na razie. Przed samą walką się tego nauczymy, zobaczymy w ogóle co to robi, tak jakby. Nie wiem, czy jakby chce tego się już uczyć na tym etapie. Poczekajmy, co z tego wyniknie. A na razie tak, przegadajmy sobie ze wszystkimi oczywiście standardowo. Że jest coś nowego. Myśliwie chyba nie ma nic nowego. Może kapitan w takim razie. Trudno mi w to uwierzyć. Sam by na to nie wpadł. O? A nie, nic ciekawego. On oczywiście wie wszystko lepiej. No cóż, no to chyba w sumie do następnej walki dużo się nie dzieje. No poza tym, że wiadomo, właśnie jakiś trening znowu trzeba zrobić ze wszystkimi i tak dalej. Mogę zacząć trening. Ale nie wiem, czy nie olać już tych gości tam. Na razie, na ten moment przynajmniej. Po prostu byśmy poszli chyba następną walkę już od razu. Właśnie spróbujemy tego Taunta, a najwyżej po prostu wydamy PN w jakieś inne umiejętności, w jakąś siłę czy coś. Właśnie może trochę w staminkę jeszcze. Kupimy lepszą broń najwyżej, a potem jakiś hełm sobie kupimy. No chyba, że Taunt będzie OP, no to... To jest inna sprawa. Ma jeden punkt nauki. Nie było komunikatu, że nie mogę już... Aha, dobra, czas na regenerację, teraz komunikat, okej. Zobaczmy, save. I do walki od razu lecimy. Idon mode. Teraz tak, dawaj mi tego Taunta. On w ogóle opisał, jak się tego używa?
nie opisał, jak się tego używa. W sumie nie wiem, ale klikniemy wszystko po kolei, może na klawiaturze. Któryś przycisk pewnie zadziała. Jestem gotowy na kolejną walkę. Nahmadi, czeka na ciebie na armię. Mahmadi. Powodzenia. I strasznie. Dziennik, dzienniku to jest, mówisz? O, okrzyk bojowy, a widzę. Odrzućcie z siebie każdego przeciwnika znajdującego w zasięgu naszego głosu. Obrażenie, ilość naszej siły plus obrażenia od upadku naszego przeciwnika, jeśli poleci wysoko. 30 wytrzymałości, aha. Czekanie. Ale tu, gdzie tu jest napisane, czym się tego używa? Nie ma hotkeya właśnie, no, ale przynajmniej jest info o tym. A, na T, okej, dzięki. Przynajmniej jest info, co to w ogóle robi, więc... Zaraz sobie to i tak przetestujemy. Patrzcie, chłop, o kurde, on ma włócznie. O nie, to z tym się będzie tragicznie walczyło. Widzę pogromca groźnego cieniostwora. Widzisz moją broń? Nabiję cię na tę włócznię jak szaszłyk. Akurat zrobiłem się głodny. Musimy jeszcze nafarmić kasę w sumie, zanim to w ogóle przetestujemy, nie? Kurde. W sumie ja bym to sprawdził od razu, chwila te. A dosłownie tak jest, dobra, rozumiem, ale nie poleciał za daleko niestety. Ale jaki ma temer, o kurde. Dobra, ta walka będzie cięższa, to chyba jednak nie chcemy taunta, tylko chyba jednak chcemy... W sumie no przynajmniej... Możemy go kajtować, ale... Nie wiem, czy to bym nie chciał mieć na przykład ekwipunku na niego, bo to już jest potężny przeciwnik. To i włócznia, no właśnie, jakbym się nauczył za darmo. Patrzcie, poleciał. Mogłem F6 teraz kliknąć i publiczność zadowolić, no nie? 4. I z włóczniami to już widzę, że to będzie ciężka po prostu walka na tych z włóczniami. Znaczy F6 szybkie? Dobra, to jest metoda na farmienie golda, no to jest metoda na farmienie golda. I teraz kajtujemy i czekamy po prostu na staminę. Ale gameplay... A, on trochę to przewidział chyba, ale nie do końca. A, nie trafiłem chyba w niego. Poleciał. Kiepsko poleciał. Z jakiego zasięgu próbuje atakować, to jest też strasznie niepokojące. Okrzyk plus sen. A, patrzcie, ale uniknął tego. Zrobił krok w bok, akurat jak rzucałem okrzyk i nie poleciał. Jakby on już był trochę w locie, ale tak nie do końca. I jest to na ziemi jednak. To nic, czekamy. Chciałem to zadowolenie podbić, zanim zaczniemy z nim jakby walczyć tak normalnie. Właśnie widzę, że to jest całkiem dobra metoda, jeżeli on w ogóle poleci jakby z tą metodą, to... O, teraz mamy F6 klikane, pyk. Pięknie, elegancko. ...45 na 75. Może dobrą inwestycją było zainwestowanie w ulepszenie tego zadowolenia tłumu, ale... Teraz byśmy farmieni już, nie wiem, po 150 golda na taką walkę zamiast tam 75. 6 mówię, no. Nawet no dostaje damage, naprawdę, on dostaje nawet damage z tego. To jest chyba faktycznie... Powiem wam, że jak w Sword and Sandals to wydaje się być... O fuck. Trzeba trafić jeszcze chyba tym. Się wydaje być legitny sposób, żeby walczyć z tymi typami, powiem wam, ten okrzyk, naprawdę. Ma jakiś damage właśnie. Nie taki duży wcale cooldown. Nie trzeba pakować w charyzmę, tylko można w siłę normalnie pakować. A znowu to zrobił, ale skamy. Wiesz, on był w powietrzu już, ale się, nie wiem, trzymał jednak na ziemi. Build pod okrzyki od teraz, no, dosłownie. Znowu, nie no, ale skam. Wiemy stankować go troszkę.
A nie, w sumie to szkoda mi staminy, nie chcemy aż tak może z nim walczyć. A i znowu, fuck. Prawie zacząłem F6 klikać, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Ała. A? Nie. Dajmy na cooldown. Okej, teraz poleciał pięknie. Dostał obrażenia od upadku nawet, więc pięknie. Nie dostał ich aż tak dużo, ale no, spływa jakby nie patrzeć, nie? Bardzo mało chyba już. Chcesz zrobić format? A czemu? Po co? Co się stało, że format od razu? Tak. Chyba taki sam zasięg jak ja też. To jest takie... ...kujące. Dobra, po prostu poczekajmy na cooldown sam. Kolejny. A! Blokowałem! Znowu dostał te właśnie przeciwnik mnie pogrywa aktualnie. Nie dostaje tego knockbacku. To był krok w bok akurat jak rzuciłem tamte 16 HP w ogóle, ale spoko, ogramy go na chillku. To on musi raz polecieć jeszcze i chłopki nie. A sobie nie poleciał. A? O, przeżyłem, okej, przeżyłem to. Jakiś student, dobra. Tak. Walka się nie udała. Ups. Aha, bo... Ja nie zapisałem przed... Aha, bo zapisałem tu przed walką. Dobra. Widzimy jeszcze raz. Próbujemy lepiej wyfarmić golda teraz. No to sobie już przeskupujmy. Ja nie, właśnie, nie wiem czy ja nie powinienem może jakoś zbejtować jego atak, żeby on nie klikał tego kroku w bok, tak jakby. Czyli tak i teraz krzyk, no właśnie, no nie? Aha, teraz nie upadł w ogóle. Może tak. Dałoby się, że tak powiem, żeby... Dałoby się, żeby on odleciał po prostu ode mnie, a jak klika w bok, no to... Właśnie, klika w bok, to on nie zdaje po prostu... No nie odlatuje ode mnie. Daje tego knockbacku wtedy. Ja powinien to podczas walki chyba tak jakby klikać, ten skill. Oła, zasięg. Powinien podczas walki chyba klikać ten skill. Nie wiem, hitnąć go i wtedy na przykład rzucić okrzyk, no i wtedy powinien polecieć. Spróbujmy. Ła. Poleciał. Nie do końca tak to miało wyglądać, ale wyszło. Fakto to wyszło właśnie. Musimy poczekać na staminkę jeszcze. Chcemy, żeby staminki było za mało troszeczkę. A, nie dostał tym znowu. Wyglądałem. O, nie, fuck. Nie patrzyłem w ogóle na staminę. Hitnie mnie. Mogłem tylko kliknąć, fuck. Logiczne, że podczas ataku się nie da. Podczas blokowania może, po bloku na przykład na kopie albo coś. Ja musimy na staminę jeszcze chwilę poczekać. A, nie trafiłem. Ups. No to kejtujemy teraz. No, teraz no, nie opłaca się de facto walki wygrywać, zanim ten pasek nie jest pełny też, więc... Jakby kolejna motywacja, żeby tak zrobić właśnie. Zobacz, tych tauntów poużywać troszeczkę. O! Nie. Jest to wypaku. Czyli nie, no, nie upadł na ziemię, o, w taki sposób. Za wysoko, znaczy za nisko poleciał. A, ucieczka. Ale nie trafił. Aha, ogromny zasięg ten chłop. A mamy 75. Nie mamy staminy w sumie, więc musimy i tak jeszcze pokajtować to chyba.
Au. Ach, pokonał mnie. Fuck shit. Znowu nie tego save'a wczytałem. Ci z włóczniami naprawdę, oni są strasznie... Po prostu jakie oni mają animacje, to jest bardzo ciężkie. Nawet ten chłop na tej treningowej arenie z włócznią to jest najcięższe zdecydowanie. A dobra, teraz już wiemy jak to mamy zrobić mniej więcej. Hop. Dobra, wyszło. Prawie nie wyszło, ale wyszło. A nie chcemy za bardzo też staminy tutaj z, jakby wyrować. Au. A on nawala grad ciosów dosłownie. A, nie dostał teraz w ogóle, fuck. Jadło. Ale raz już się udało, więc już mamy więcej kota. Tak, ładnie, dobra, teraz kajtujemy, czekamy na staminę. O, a później zablokowałem. Poleciał, ładnie. Plus 10. Teraz staminy bardzo mało. Właśnie, nawet ciężej się go kajtuje przez to, że, przez to ile on ma tak jakby właśnie zasięgu. Ale spoko, mamy to. Hop, czek. Ja zostałem, ale to nie był kryt na szczęście od niego. Teraz krzyk. W powietrzu mnie uderzy praktycznie. A o, idealnie. I trafił mnie, spoko. Jeszcze raz musimy to kliknąć. A, dawaj. Hop. O, mnie hitnął, ale dobra, mamy to. 95. Gdzie ma Garden? Tak, Gladiator jest grany, no. Świeża modyfikacja, ale to pewnie wiesz. Ten chłop z włócznią jest troszkę dużym wyzwaniem, ale mamy nauczonego taunta już bojowego. O. Chyba, że właśnie, chyba, że coś takiego się stanie, nawet go nie użyjemy teraz. Znowu czytając tego save'a. Ale taunt, myślę, taunt się chyba opłaca, tak czy siak. Wydaje mi się, że to ma giga duże value. Szczerze mówiąc... Akuratność. Właśnie z tym goldem próbuję jeszcze zmaksymalizować. Ach, nie weszło. Nie chcę nawet normalnie z nim walczyć, no bo... Ale mniej golda wtedy. Chcę poczekać chyba na tego taunta, no. Czekamy na to. Ja tyle nie chcemy, trzeba staminy. A, ten zasięg. No i damage'a, ho. Teraz krzyk. A? Plus 10, ez. A, czekamy jeszcze chwilę, staminy trochę mało. A, nie dostał teraz na paku, shit. Jest tym problematycznym właśnie, ci z włóczniami są strasznie, nawet ten powiem ci, na tej arenie treningowej ten chłop z włócznią, to nawet z nim mam problemy. Ja włócznie mają takie animacje i oni tak szybko blokują hity w ogóle, bo jakby oni atakują i praktycznie od razu robią blok, więc kompletnie jakby nie umiem jeszcze na nich walczyć. Teraz w ogóle nie dostał znowu krzyku. Ja się w ogóle upadł, nie dostał. Starałem się wymaksować jeszcze kasę z niego, właśnie jak już mam ten krzyk. O.
Opa! I nie upadł, fuck. Dobra, ale nie, nie trafił, okej. Okay. Plus 10. Aż grzech nie wymaksować pieniędzy z niego. Powiem szczerze. Już mamy taką walkę i mamy ten krzyk nauczony, no to teraz powinno jakoś lecieć. O, znowu nie upadł. A dobra, mamy plus 10, ok, 55. Easy. Ten przejść obok nie pozwolił. Dobrze robi to AI, że idzie tak na boki właśnie, żebym tak nie mógł nawet kajtować nieskończoność. Dawaj znowu. No, nie dostał znowu, fuck. Dostał damage, ale nie dostał upadku. Nie zwróciłoby. Tak czy jak spróbujemy do farmi, te 20 minut jeszcze. Chodź. Tak, znowu nie dostał. Ale jakoś spływa, no damage jakiś tam dostaje cały czas, więc... Tak spoko. Idziemy dalej. Pek. O, dobra, teraz pek, plus 10. Plus 10, okej. Okay. Wymaksowane, dobra. Teraz, tak, czekamy na staminkę. Może na next krzyku spróbujemy go zdepresować. W razie tłum jest zadowolony, to najważniejsze. Wypłata będzie zarobiona. Dobrze, będzie zarobiona jak najwyższa. A? Teraz tak, pek. Dawaj go. Hop. A, nie tak to miało wyglądać do końca, ale... Powiedzmy. Właśnie, on robi dwa hity i on od razu blokuje. Kolejne hity, kolejne, znowu. Ja musimy poczekać na staminkę, na krzyk, znowu. Animacje są strasznie ciężkie. Też kwestia, wiadomo, powalczyć trochę, no i się przyzwyczaić do nich, ale... Na ten moment sprawia mi niemały problem te animacje w ogóle. Tak? Dobra, nice, good. A? Na staminę teraz znowu. A, nie dostał do paku. Moje HP. Teraz kolejny krzyk. Pek, tak. Dobra, nice, elegancko, 140. Nie hitnął mnie, ale było blisko, żeby tutaj dostać hita. Dobra, pek. A, było blisko znowu, a, dobra, mamy to. Taminka się kończy znowu. Ale 100 HP, dobra, mamy go. Chyba go mamy. Ach, trafiłem go. A! Ale zasięg, o kurde. Może go nie mamy jednak? Patrz, przestań uciekać. Patrz z nim, tchórzu. Padnę na jeden krzyk jeszcze, tylko teraz w tą stronę tu skajtować. A? Czekamy na taunta i zabijamy go tauntem. Czyli mi staminki wystarczy? Dobra.
facet potykał się o własne nogi. Nie, bo to kosztuje 40, nie? To kosztuje 40, nie miałem chyba tam staminy, żeby użyć. Zaraz zobaczymy. Clean walka? No nie wiem, czy taka clean, ale... ważne, że został pokonany, save został zrobiony, więc żyjemy. Nie, 30, aha. Ja miałem tam 30 chyba staminy. Nie, może coś poszło mi tak. No dawna walka, tylko trochę za krótko. Ładnie, ewidentnie tak było. Skąd o tym wiesz? Sam mi to przekazał. Nie było go na trybunach, więc prosił mnie, abym przekazał ci, abyś się u niego stawił. A. Znajdziesz go w jego domu na platformie. W takim razie odwiedzę go. Ciekaw jestem, czego od ciebie chcę. No ciekawe, czego ode mnie chce nagle. By mogli legalnie wejść do domu. Nie będziemy musieli nielegalnie nam wchodzić jak wcześniej. Proszę bardzo. 500 za to, ooo. Ile pieniędzy. Może czas teraz na jakąś lepszą broń w takim razie. Mamy 20 PN-ów jeszcze. Kolejna rzecz odnośnie tego i właśnie tak, jaka to była najlepsza, znaczy jak to była kolejna broń w ogóle odnośnie. Ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Pilum, aha, za 1000 to kosztuje. Ja jesteś wcześniej? Ucznia łowcy jeszcze za 600, 55 obrażeń, okej. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ucznia, właśnie aktualnie mamy broń 45, czyli 55 możemy mieć, to jest spoko. Dialogu z boksem, on zaraz zobaczy, o co chodzi w tym dialogu. Na razie chyba nie chcę żadnych tipów. No ale na razie jeszcze nawet nie wiem, o co chodzi w tym dialogu, więc zaraz zobaczymy. Pogadam i zaraz się będziemy zastanawiać. Na razie gramy blind, że tak powiem. Nawet tego klucza jeszcze nie znalazłem do chatki na tam na wybrzeżu. A chwila, nie to, ups, nie w to miejsce. Wyjdźcie strażnicy. To nie tu. To się tam szło tą rampą. Dobrze, że mamy przyspieszanie czasu przynajmniej. Niby mała lokacja, ale jednak no nie wiem, czy by się przyjemnie biegało bez przyspieszenia. Czego? Proxemo mnie wzywał. Pan Proxemo. Pan Gerbrand. Właśnie. O, witaj Romulusie. Czego chcesz? Nie pałasz do mnie sympatią, co? Zresztą nie bardzo mi na twojej sympatii do mnie zależy. Mam to po prostu w dupie. Uwijaj się szybko, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. Posłuchaj. Nikt z nas nie sądził, że zajdziesz tak daleko. Stałeś się ulubieńcem kibiców. Torujesz sobie drogę do mistrzostwa sprawniej niż bym przypuszczał. Mam dla ciebie pewną propozycję. Trochę sobie zarobisz, więc myślę, że nie raczysz jej odrzucić. Co to za propozycja? Posłuchaj, właśnie przypłynęli nowi niewolnicy. Chciałbym, abyś zawalczył z nimi jutro. Ty kontra oni wszyscy. Masowa wycinka tych wiśniaków na pewno będzie chętnie oglądanym spektaklem. No i kosztownym. Ty jesteś normalny? Posłuchaj. Gdyby nie to, że jesteś gladiatorem. Masz status gladiatora i kibice cię kochają. Już dawno bym cię zabił. Po prostu musiałbyś to zrobić albo skończyłbyś pod gilotyną. Niestety dla mnie możesz odmówić. Ale pieniądze, które mogę ci zaoferować za tę walkę, na pewno nie będą małe. Może to cię przekona. Nie chciałbym mieć te zdania, zgódź się 1000 sztuk złota za walkę. Powiem szczerze, że średnio widzę walkę w Gothicu sam na kilku przeciwników, naprawdę. Kiepsko to widzę, więc ja bym raczej odmawiał. Szczerze mówiąc. Ja bym raczej odmówił tej walki. 5 ich jest, wydaje mi się, że o ile to nie są tacy dosłownie, że biją minimalne obrażenia, to nie widzę walki z nimi, szczerze mówiąc. Biją minimalne, mówicie? Tacy jak na początku, no ci na początku to też nie byli taki, nie wszyscy byli tacy prości, nie? Aha, 100 HP i laga, dosłownie. Ja to 100 HP to chyba ich one-shotujemy, nie? Kocham Veteran. Ale co ja ci prowadzę sam na kilku przeciwników? Jak gram no defy, no to na no defach no to się robi 1v1 wszystko, nie? Ja nie umiem walczyć z więcej niż jednym przeciwnikiem na raz.
Ale to co mówicie, żeby się zgodzić w takim razie, to? Nie no, jak 100 HP i laga, no to chyba sobie poradzimy, ale... I wieśniaków? No to pijemy chyba wieśniaków. Mam chyba save'a, nie? Wiecie czego? Ile dostanę za wygranie tej walki? 1000 sztuk złota. Kusząca oferta, co? Zgadzam się. Mam swój cel i osiągnę go, nieważne co będzie stać przede mną na drodze. Mało mnie interesuje twój cel. Ważne, że na tobie zarabiam. W takim razie jutro, punkt 12, widzimy się na arenie. A? Słuchajcie, słuchajcie. A tak, pytanie, czy ja z quicksave'owałem przedtem? Chyba nie. Mniejsza, no najwyżej się wkurzam, no i tyle, no nie będziemy tego zmieniać. Ale teraz tak, no przydałoby się na pewno lepsze... z niego chuj, no trochę ta... A walki treningowe, powiem ci, że i tak, ja i tak nie robię ich codziennie, tych walk treningowych, nie wszystkie przynajmniej, właśnie to chyba możemy też już teraz zrobić, nie? No właśnie, to możemy zrobić. Teraz pójdziemy zrobić tego też, no, pójdziemy zrobić te treningi, ale nie na typa z włócznią. Musimy kupić lepszą broń na pewno zaraz. Tą za 600 może będzie ok. Teraz jeszcze zobaczymy, czy nie mają jakichś nowych questów dla nas. Chociaż nie, to sprawdzaliśmy już, nie? Aha, nie, to sprawdzaliśmy przed ostatnią walką chyba. Tam myśliwy i kapitan. W ogóle to mogę przyspieszyć? Mogę to przyspieszyć, nie? Chcemy się zobaczyć, czy nie ma jakichś nowych zadań. Nie ma nic. A też nie ma nic, ja się z nim pogadać, okej. Nie mów, że o tym nie wiesz. No właśnie tyle, czyli co, przyśpiemy się chyba do wieczora, no i zrobimy sobie te walki treningowe jeszcze. Potem wydamy właśnie PN-y, kupimy tą broń, no i potem zobaczymy, o co, co się stanie, że tak powiem, z tym. Okej. Może ten ma jeszcze coś do powiedzenia nam. Jak już dokonaliśmy wyboru. I czego chciał? Zaoferował mi walkę z nowo schwytanymi niewolnikami. Miałbym ich wyrżnąć, kłóciesze ludu. I co, zgodziłeś się? Tak, zaoferował mi bardzo wysoką nagrodę. Mam swój cel i pomimo wszystko chcę go osiągnąć. Nie jestem fanem takiej decyzji, ale nie będę tego negował. W takim razie widzimy się jutro na arenie. Aż w sumie teraz tak myślę, 1000 golda dostaniemy. Może nie ma sensu kupować tej broni wcześniejszej, tylko kupimy tą lepszą za tego tysiaka, co nam chłop to. Tak będzie lepiej.